Fetagan. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony BARTUL, to jest Call of Cthulhu, rozdział 4, tunele pod rezydencją Hawkinsów. Oględziny miejsca pożarów rezydencji Hawkinsów pozwoliły ustalić jego prawdziwą przyczynę. Pierce i funkcjonariusz Bradley, teraz na tropie ocalałego, zaczęli szukać dowodów. Gdy okapturzony mężczyzna wskoczył do warsztatu Sarah Hawkins, aby ukraść obraz, detektyw i funkcjonariusz ruszyli w pogoń. Człowiek ten zaprowadził ich do biura, którego właścicielem był Charles Hawkins. Odkryli tam tajne przejście. Pierce i Bradley weszli do tunelu biegnącego pod posiadłością. Secret passage under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Zapowiada się nieźle. Someone's been here recently. 3 seats. Rekonstrukcja. Znajdź złodzieja. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? O kurde, powiem wam, że mam więcej pytań niż odpowiedzi jak na razie. What is this mask supposed to represent? Symbol kultu? Czekajcie, jeszcze coś nam brakuje. A jest. Whatever Charles Hawkins hid here. He didn't want it in his house. Jeszcze coś jest do odkrycia. Nawet ślad złodzieja. Jeszcze brakuje mi jakiegoś śladu jednego chyba. Chyba że w środku możemy tutaj odszukać coś. Nic nie ma. Nie ma. Kurde, pieczone. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Okej, mamy to. Warto szukać w takim większym obszarze. Podziemny przedsionek. Gra się zapisała, super. Wezmę tą lampę. Da się to otworzyć? This symbol. What does it mean? Symbol planu pewnie tego, którego szukamy. Ale kurde, gra naprawdę jest mega. Czekajcie, bo tu jest zejście, to może z drugiej strony... A nie, tam nie ma nic. Zamknięte przejście, lecimy na dół. Policjant idzie za nami. Na początku chyba drugiego rozdziału była możliwość jakby... wybrania opcji, aby policjant za nami nie podążał. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's got to be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Wiesz co, schodzimy tu na dół? Aha, tu są schody przecież. O kurde. Tylko nie woda. Ale patrzcie, jak się fajnie fala podnosi, kiedy idziemy. Rzadko taki efekt występuje w grach. Uznam szczerze. Cele poboczne, wejść do głównej jaskini. Czekajcie, bo tędy nie przejdę. A tu coś jest. Dobra, schowajmy to, bo szkoda paliwa. If I touch it, it'll turn to dust. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Ohoho. An old diary. Dziennik żony pastora, część druga. W dzienniku znajduje się wzmianka o wierzeniach zaginionego plemienia. Jego członkowie czcili istotę, która mówiła do nich w snach. Rzekomo całe plemię zniknęło w wyniku masowej ofiary złożonej dla chwały owego bóstwa. Sad way to go. Sad way to go. These paintings must be several centuries old. Tu mam jakieś dowody? Nie, okultyzm. Święty Brendan. Krąg rytualny, symbol fanatyka. Zaginione plemię. Nam się udało tego sporo tutaj zebrać. Ohoho. Ekwipunek, a mamy tutaj punkty jakieś. O, 4 punkty mamy, trzeba to wyknąć. Dobra, chyba raz. Dociekliwość ekspert, 4 punkt. Detektyw Edward Pierce, odblokowano osiągnięcie. This monstrous creature must be an allegory. This monstrous creature must be an allegory. These people lying down, are they dead? Are they asleep? These buildings seem to have come out of the water. Wejść do głównej jaskini. Znajdź ślad złodzieja. Aha, jesteśmy tutaj z drugiej strony. Czy te drzwi można otworzyć teraz? Nie. Ale to oczywiste. Słuchajcie, mamy punkcik. Zawodowiec, ekspert. Dosyć szybko się te punkty zdobywa i myślę, że do końca gry chyba spokojnie uda nam się wszystkie zebrać. Przypominam, że nie możemy skakać. Time has weakened these structures. O kurwa. I don't have time to search them all. No tak. To jest ten gaz, który był. This oil again. Znaczy olej. What is it used for? What's going on here? Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Czy tam tu zaskoczyć, czy jak kiciu? Ej, a nie, tu jest przejście. Kurwa, jakaś msza satanistyczna. Szkoda paliwa. Oh shit. Gra się zapisała i... A table for sacrifice? Z rekina. A to kuźwa co? Nasza twarz. Sietuwa. Ja mam ofiarna dokonano się zmiecie. I got it. Look, it can't breathe. Niektóre sytuacje spotkania wywołują u ciebie atak paniki. W takim przypadku jak najszybciej opuść miejsce, tak? No, damn it! I must find a way out of here. Tu jest coś. Atak paniki. Shit, dobra chyba. Sytuacja opanowana. Spadłem kilkanaście metrów w dół. Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us. If your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Znalazłem ten sztylet w tunelach pod posiadłością Hawkinsów. Właściciel zostawił go, kiedy oddalił się w towarzystwie innego zakapturzonego mężczyzny. Zapomniał pewnie. A tu też coś mamy. Okultyzm. I can't read Latin. Bo tu ciemno, to trzeba lampę włączyć. Co to za pudło? O cholera. Trochę tu ciemno. Ya Kutulu Nithsiha Fetagan. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Locked. Ibithn, Kupad, Kutulu, Bithnkor. Kurde. A ja mam tam podejść? Shit. Grant him your dreams and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. Yor-el-k-t-u-l-k-shark. Aha, dobra, mam olej. Let his soul guide you to us, just as your dreams guided it to you. I feel him. You are gifted indeed. Not another word. Let him pass. Bring me more sacred flesh. Oh, you who sleep. We pray for your return into the kingdom of the earth. Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? Cholera. Gacie, tutaj chyba. A nic. Trochę się cykam tam podejść bliżej, bo nie wiem, czy nie zginiemy. We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. Żeby się udało wyjść? Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh shit! Cholera, co teraz? Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get back! Get back! You asked for it! Charles, you shouldn't have seen this. Cholera jasna. Długa, długa, długa. Shit, długa. Czuję kontrolę nad postacią. No i co, policjanta już nie ma, Bradley'a. Piszczy mi w uszach. Noga złamana. O kurde, to taki nagły spadek klatek. Light. At last. Kurde, on się wystraszył. To tyle, moi drodzy. Króciutki rozdział był. Liczyłem na coś więcej, no ale co? Kończymy odcinek. Dzięki za uwagę. Zostawcie kciuka w górę i łapkę. No i suba też. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. Hej, hej.